Dzień 38. Owoc ducha i społeczność. W życiu członków efektywnych grup chrześcijańskiej wspólnoty niezbędne są dwa czynniki: owoc i dar Ducha Świętego. Ich przejawem będą widoczne w życiu każdej jednostki tylko wówczas, gdy będzie ona napełniona Duchem Świętym. W dzisiejszej czytance rozważymy rolę, jaką owoc Ducha Świętego spełnia w społeczności chrześcijan. Jeśli owoc ten nie jest obecny i nie dojrzewa w życiu uczestników grup wspólnotowych, to ludzie ci nie doświadczą pełni błogosławieństw płynących z takiej społeczności. Również ich charakter nie będzie odpowiedni, aby służyć pozostałym członkom grupy. Cechy owocu ducha przedstawione są w Pawłowym liście do Galatów. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Galacjan 5, 22-23. Pierwszą cechą tego owocu jest miłość. Występuje tutaj grecki wyraz agape, odnoszący się do najwznioślejszej formy miłości. Jest to miłość, którą darzy nas Bóg. Dla osoby kochanej Stworzyciel czyni to, co jest dla niej najlepsze. Jezus następująco charakteryzuje ten rodzaj miłości w Ewangelii Mateusza 5,44. Ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści. Módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Apostoł Paweł opisuje miłość agape w pierwszym liście do Koryntian 13,4-7. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Owoc miłości pozwoli uczestnikom grupy wspólnotowej okazywać zrozumienie i wyraźliwość względem innych osób w grupie. Taki przykład będzie działał łagodząco w przypadku zadrażnień i szorstkiej postawy pozostałych członków. Człowiek ten nie będzie potępiał wyznawców mających problemy. Owoc miłości sprawi raczej, że wczuje się w ich sytuację i okaże im współczucie. Dla cierpiących skieruje słowa niosące pokrzepienie, zachętę i zapewnienie o zbawieniu. Każda kolejna cecha owocu ducha wymieniona na Pawłowej liście jest równie istotna w tworzeniu Bożej atmosfery koniecznej do prawidłowego funkcjonowania chrześcijańskich grup wspólnotowych. Przymiotników składających się na owoc Ducha Świętego nie można osiągnąć bez uprzedniego napełnienia nim. Napełnieni duchem chrześcijanie sprawiają, że grupa wspólnotowa zapewnia właściwą atmosferę, w której każdy uczestnik może wzrastać do pełni Chrystusowej. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyście już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp
prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Efezjan 4:11-16. Owoc Ducha przejawiający się w życiu wierzących jedynie dzięki przyjęciu chrztu Duchem Świętym musi być udziałem wszystkich osób tworzących zręby grupy wspólnotowej. Owoc Ducha wnosi do grupy charakter Chrystusa. To właśnie przez ludzi kocha nas Bóg, dlatego też przez napełnionych Duchem chrześcijan Bóg objawia swoją miłość wszystkim przyłączającym się do wspólnoty, niezależnie od tego, czy są to chrześcijanie, czy niechrześcijanie. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Co musi mieć każdy uczestnik wspólnoty, aby widoczny był owoc Ducha? Wymień cechy owocu Ducha i opisz, w jaki sposób każda z nich stanowi błogosławieństwo dla osób uczestniczących w grupie wspólnotowej. W jaki sposób planujesz zaangażować się w taki rodzaj grupy wspólnotowej? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg przejawił owoc Ducha w waszym życiu i wprowadził was do napełnionej Duchem grupy wspólnotowej, osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Galacjan 6:2. Uwielbij swoje imię w naszej wspólnocie, w tym zborze i w świecie, gdy nosimy brzemiona jedni drugich. Dziękuję.